Hej kochani, witajcie w nowym filmie. Dziś będziemy testować podkład z My Secret, który ma być długotrwały, bardzo kryjący i matowy. Jeżeli jesteście ciekawi, jak się sprawdził u mnie, zostańcie ze mną. Ok, przeczytajmy, co tutaj nam obiecuje producent. Długotrwała formuła podkładu gwarantuje wysokie krycie, matowe wykończenie. No, wysokie krycie mi się dzisiaj ewidentnie przyda. Po kilku minutach od nałożenia całkowicie wysycha, pozostawia skórę gładką i matową. Jest odporny na pot i dotyk. Nie zawiera parabenów, wazeliny, składników pochodzenia od zwierzęcego. No i pięknie. Ja mam numer 01, wanila, banana. Podkład wygląda tak. Jest go tutaj 30 ml i będziemy go nakładać gąbeczką, jak zwykle. Jak widzicie, mam nowy kolor włosów i tutaj wygląda na bardzo ciemny, a jest fioletowy. Pokażę Wam pewnie na jakimś zdjęciu, gdzie będzie świeciło na mnie słońce. Znudził mi się ten blond już. I musiałam wrócić do czegoś bardziej mojego. Zasuwałam cały tydzień w ogródku i po prostu zarówno moje paznokcie, jak i mój wygląd o tym świadczą niestety. Jestem zmęczona ogromnie w ogródku i w domu i w ogóle. No, trochę sobie go tutaj za dużo nałożyłam. Także zobaczymy, jak przykryję tę moją buźkę. Kolor, proszę bardzo. Faktycznie troszeczkę taki żółty jest, ale jasny, mam nadzieję, że będzie fajny. I taką konsystencję ma, jak widzicie, leistą troszeczkę. Dobra, to nakładamy na pół twarzy. Różnica prezentuje się w ten sposób. Trochę się tak jakby rozjeżdżał pod tą gąbką. Nie wiem, o co chodziło, ale nie umiałam go tak równomiernie ładnie rozłożyć. Chociaż teraz jak zastyga, to już wygląda fajnie, ale pełne krycie to według mnie nie jest. Będę go potem oczywiście próbowała sobie dołożyć, jak to zwykle ja. Matowy jest, już zastygł. No i buzia prezentuje się całkiem. Średnie krycie to jest, ale full krycie? No przynajmniej moich przebarwień to tak, no dobra, przykrył, ale nie całkiem. No różnica między jedną a drugą stroną, jak widzicie, jest. To lecimy teraz z drugą stroną. Widzicie, właśnie o tym mówię, że ja go sobie klepię i tu mi zostają takie kółeczka i on się tak nie za bardzo chce wprowadzić, tylko się przesuwa za każdym razem, kiedy ja go próbuję, o, to on tak jakby się odkleja, o. Widzicie? Tutaj to? Tak trochę dziwnie. Pokażę Wam teraz, jak po jednej warstwie wygląda skóra z bliska. Jak widzicie, nie jest to pełne krycie. Wszystko mi tutaj przebija. Że może nie wszystko, ale te takie rzeczy, które bym chciała zakryć, to i owszem. No, nie wiem. Jak zastygnie, to wygląda całkiem na buzi. Ale w momencie, kiedy chciałam go właśnie nakładać i stemplowałam go, to miałam wrażenie, że jeden stempel odkleja jakby poprzedni, gdzie już wprowadziłam. Rozumiecie, o co chodzi? Że w jednym miejscu wystemplowałam go fajnie i chciałam przejść do drugiego tak kawałeczek dalej. No to jeżeli gąbka zahaczyła o ten poprzedni kawałek, no to zdjęła mi ten podkład. I to mi się nie podoba, bo ciężko się go po prostu przez to nakłada. Kolor jak najbardziej na plus. To, że jest matowy, to też się zgodzę. No i teraz pójdę sobie wykończyć makijaż i zobaczymy. Albo nie, jeszcze sobie go spróbujemy dołożyć. O, zobaczymy, czego nie zdejmie znowu. Ta druga warstwa. Ciebie sobie go tutaj może na czole spróbujemy dołożyć. Albo tą właśnie. To czekajcie, spróbujemy sobie go dołożyć tutaj, na tych moich strategicznych miejscach. No i teraz już... Teraz już się tak aż tak bardzo mocno nie dzieje, jak działo się wcześniej. Ale wcale nie jest to takie proste nadal nałożyć go równomiernie.
No da się go budować, ale ciężko z tym nakładaniem, powiem wam. Na następną warstwę już jest prościej trochę. Tu sobie go to też dołożę. Okej, to teraz sobie idę wykończyć makijaż i zaraz do was wrócę. Makijaż skończony, tak się to wszystko prezentuje. I co wam teraz mogę o nim powiedzieć? Na pewno ciężko się nakładało na niego na przykład rozświetlacz, ale to oczywiście dlatego, że on jest naprawdę matowy, więc tutaj zgodzę się z opisem producenta. Z kryciem się nie zgodzę niestety, bo przy pierwszej warstwie on nie daje pełnego krycia absolutnie. Mało tego, przy drugiej warstwie już widać mocno pory. Ja wam to pokażę, ale nie wiem, czy kamera to uchwyci. Nie, nie w tą stronę. Widać mocno po prostu pory. Nie, tutaj tego nie widać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj, gdzie dokładałam go, to tutaj mocno, mocno widać pory. No oprócz tego nie za bardzo mi się podoba, jak ten podkład się nakłada. Właśnie przez to, że jedna jego warstwa ściąga tą drugą, jakby jak nakładacie go. Przez to nakładanie jest utrudnione, a przy okazji on w międzyczasie sobie zastyga, więc możecie sobie łatwo narobić plam. I takich, wiecie, kresek nierozblendowanych. No także nie jest to najłatwiejszy podkład w aplikacji. Nie jest też zły, ale jakoś nie za bardzo nie jestem do niego na razie przekonana. Zobaczymy, co będzie dalej. Jest godzina za 10:11 i zobaczymy się wieczorem na podsumowaniu. Witajcie kochane w podsumowaniu podkładu My Secret. Jest godzina 20, czyli minęło jakieś dobre 9 godzin, aż mi się głos łamie. Więc przyszedł czas podsumować go i powiedzieć wam, co ja o nim myślę. Jak widziałyście na początku, jego wykończenie nie za bardzo mi się podobało, chociaż jest z góry napisane, że jest to podkład matujący, jednak ten mat wydawał mi się taki bardzo mocno płaski. Problem też był z jego rozprowadzeniem, jak zapewne widziałyście wcześniej. To są takie minusy. Plusami natomiast oczywiście jest kolor, który absolutnie nie ściemniał, co jest bardzo dużą zaletą. Jest fajny i żółciutki, kolejna zaleta. Powiem wam tak, z biegiem godzin ten podkład zaczął pracować ze skórą i ten mat troszeczkę zelżał. Ten podkład dalej był matowy, ale to wykończenie już było właśnie takie bardziej jak ja lubię, czyli nie było takie płaskie, zaczęło być takie wielowymiarowe bardziej. Nie było też z kilometra widać tego podkładu, że go mam na buzi. Czułam się w nim cały dzień komfortowo, jednakże gdzieś koło godziny 17, 18, niestety moja strefa T dała o sobie znać i zaczął się zbierać. Tutaj totalnie się wytarł koło skrzydełek nosa, ja wam potem zrobię zbliżenia. Tutaj na brodzie. Jednak jeżeli chodzi na przykład o policzki, no to ładnie utrzymał kontur. Tu jest wszystko w jak najlepszym porządku. Zebrał mi się tutaj jak zwykle w tym moim trójkąciku i tutaj mi poschodził koło tego nosa. Powiem wam tak, ja po całym dniu nie czuję się niekomfortowo, nie mam ochoty iść już go zmyć i nawilżyć buzi, więc to na jego wielki plus. Plusem też jest cena, bo on kosztował około 24,99 zł, napiszę wam tutaj jeszcze dokładnie. Pamiętajcie, że możecie go dostać tylko w drogerii Natura. No jeżeli macie cerę mieszaną albo tłustą, no to musicie się liczyć z tym, że po paru godzinach będziecie jednak musiały odcisnąć nadmiar sebum, jakąś bibułką matującą albo po prostu się poprawić. Nie jest na pewno to krycie pełne przy pierwszej warstwie, trzeba sobie go podokładać, ale właśnie trzeba się liczyć z tym, że mogą na przykład zostać podkreślone wasze pory, jeżeli takowe macie, rozszerzone na przykład. Albo jeżeli nie macie, to i tak może wam podkreślić, po prostu je wyolbrzymić. Nie jest zły, ale tyłka też nie urywa. Musiałabym jeszcze pokombinować, na przykład nałożyć go na jakąś bazę, spróbować nałożyć na jakąś bazę, albo zrobić go mgiełką fiksującą, albo taką rozświetlającą. Dzisiaj to było stricte pierwsze wrażenie, więc ja sobie go jeszcze potestuję i za jakiś czas pewnie dam wam znać jeszcze, jak on się sprawdził, czy jest totalnie do D, czy jednak coś się z niego jeszcze da wykrzesać. Na pewno będę używać go jeszcze w jakimś tutorialu makijażowym i pewnie wtedy po prostu was update'uję. Jest wart uwagi na pewno nada się do cer normalnych, jak najbardziej, bo widzicie, ja mam normalną na policzkach i utrzymał się bardzo dobrze. Jednak te cery właśnie no, mieszane, tłuste będą się musiały poprawiać w ciągu dnia. Ale utrzymał się ogólnie ładnie, no widzicie, tragedii nie ma. Oprócz tego, że mi tutaj poschodził zapewne z tym sebum, to tragedii nie ma. Okej, kochane, to już tyle na dziś, dziękuję wam serdecznie za uwagę, buziaczki, pa, pa!